Zobaczmy. Gierka, którą nikt nie grał, nikogo nie obchodzi. I oto jesteśmy. Combat Training. Training is recommend. Okej. Okay. Myślałem, że może w kampanii będzie training. Nic podobnego. Co? Combo. Zbierasz krew wrogów? Okej. Okay. Jedziemy do kampanii. Wygląda jak jakaś przeglądarkowa? No nie wiem, nie wiem. Czy to jest to słynne spelunki? Nie, no właśnie wyszliśmy ze spelunki. Monochromatyczny Shanks. One Piece Shanks. Dobra. Potrenowane. Co jest? To jest planszówka? Co my gramy? Okej, okay, czyli te rzeczy jakby tak mamy, tak? To są nasze włości, czy coś tam. Więc to jest pierwsza, first blood, więc to jest pierwsza rzecz. Dobra, to po prostu się tłuczemy, idziemy się tłuc. Z trzema kolesiami czy się będzie tłuc. Co wy robicie? O, umieracie, okej. Okay. Tadam! Udało się. O, są inne cele. Bonus. Zrób jeden counter. Albo przegraj walkę, to umrze Astes. Kto to jest Astes? Czy to ja jestem Astes? A nie, okej, okay, dobra, to jest, że... Dobra. Dobra. Czy wysysanie krwi w ogóle coś robi? No wygląda na to, że po prostu służy do... Czy ja mogę wrócić to? Patrzcie, jest tura. End turn. Well. Czyli są elementy planszówki tutaj. Ktoś nas zaatakował? Pokonaj wrogów w 2 minuty. Ja nie rozumiem, co się dzieje. Wow, taki silny siłacz. Musisz ich zabić. Dzięki, radioprotektor. Okej. Okay. O, udało nam się. Dostaliśmy już plus 5 resursów. Jakąś kartę. Dostajemy darmowego Asteza, jak użyjemy tej karty. Okej. Okay. Co ja mogę robić z tymi rzeczami? Nic. Tu mam ileś tam, tu mam jakby terytoria. Y. Czy mogę wybrać? Mogę aktywować. Czyli to mam aktywne, tak? Spend 8.
Take one of two random items and to prevent. No dziwna jest. Ale ja się nie poddaję. Jeszcze. Robimy end turn. Visible confusion. Ogarniemy, o co chodzi. Słuchajcie, nie możemy się tak, nie możemy się tak szybko poddawać. Zwłaszcza, że to może być jakaś ciekawa taktyczna rzecz. Znaczy tak naprawdę był jakiś advanced training, tylko ja go pominąłem. Pewnie w advanced training by coś było. Pamiętaj, żeby zbudować kapitał w pierwszym tygodniu. Heroes 3, o. 16 hit combo. Miał być 16? Zrobiłem 15. Cholera. Chciałem, żeby wszyscy moi przeciwnicy byli właśnie w jedną... A, nie tak. Fuck. Mój błąd. A! Fucking hell. Okej. Fuck. Nie tak się broni? Jak się broni? A! Fuck. Okej. Oh god. Oh my god. A! Głupi jestem. Nie grałem roleplay. Nie chcę dice, nie umieraj. Przegrałem? Czy to jest koniec gry? Game over? Game obura! What? What? Okej. Okay. Słuchajcie, training. Let's do advanced. W sensie zrobimy ten, a potem poprosimy o advanced. O, to jest advanced. No okej, okay, no dobra, no ale robię to już, więc... Czego jeszcze ode mnie chcesz? Skoro już to robię. Tam pokuziołkować? Co chcesz ode mnie? Czego ta gra chce ode mnie? Robię to, to jest X i góra. A, nie udało się. To koziołkowanie śmieszne nawet. Tak. Trzeba liczyć grawitację. A, to za wcześnie było. Tak. No to okej, okay, zrobiłem up attack. Odpierdol się ode mnie. O! Inną broń, tak? Mogę zmieniać broń? Podobne, no. Wydaje się, że łatwiej. A. O, okej, okay, chodziło mu o zwykłą brońkę. Okej. Okay. Czyli bardziej skomplikowane rzeczy, których ja nie ogarnę. Uuu, jakie super. Skolanka. Bąk.
Okej. Okej. Wow. Wiecie, czyli... Bąk! Bąk! Wow. Wiecie. Okej, czyli... Cyk. Yeah! Super. Okej, dobra, rozumiem. Czyli teraz chcę, żebym kociołkował, tak? Okej, masz. O, okej, dobra. I z powietrza. Okej. Plaszowe? Nie ma duszy? No nie wiem. Mi się podoba, jakie czyste, krystaliczne jest. Może wam wygląda gorzej, bo ja tutaj mam super płynność, jakieś 60 klatek albo 120, nie wiem. Pewnie 60, bo... Wszystko już mnie nauczyłeś? O, jeszcze nie było grabu. Okej. Fajnie, że mnie uczysz wszystkich rzeczy, których nie ma możliwości, żeby zapamiętać, jak się gra jeden raz, ale okej. Okay. Po prostu ja chcę to teraz przeżyć i trzymać kciuki, że nauczą mnie, o co chodzi w tej planszówkowej części gry. Gra Dying Denim jest pil... O! Przydatne. Słuchajcie, to było ważne. Faktycznie. Kurde, to był inny. Kurde. Czekajcie. O! O to chodziło. Zmarłeś, sorry. Bardzo trudno jest zrobić to na czas. Ja mam refleks pijanego ślimaka. Okej. Okay. O, teraz odbiłem. Kurde, teraz nie zdążyłem odbić. Walheim jest łatwiej odbić. Ale rób ten pomarańczowy, co? A, okej, dobra. Czyli już mi uznałeś, tak? Nie.
Okej, to nie zadziałało teraz. Teraz nie było paringu. Jeszcze raz. Co my tu mamy? Jakaś rzecz z tej krwi się zrobiła. No, czasami robisz tyk-tyk, a czasami nie robisz tyk-tyk. I skąd ja mam wiedzieć? Co ty robisz? No, Boże kochany. Teraz nie wyszło. No jest wiele gierek, w których się tak paruje. Valheim też się tak paruje. W Zeldzie się chyba tak paruje. Tak, prawie na pewno. Fuck you! No, Boże kochany. Block cancer. Dobra. What? That's too much. Po sparowaniu przeciwnika użyj broni jednocześnie and fire. What? Okej. Okej, udało się. Udało się za pierwszym, słuchajcie. Okej, przyzwij Boga. Cześć. Tada! Zdążyłem zapomnieć, że to tutorial. Well, masz dużo szczęścia. Knockdown, to najpierw musimy jebnąć, tak? O, no, super. Wake up! O, to myślę, że to będzie trudniejsze niż po prostu nacisnąć guzik. Wydaje mi się, że już zasnąłem, już za późno dla mnie. Kurde, za późno. Czy za wcześnie? Nie wiem nawet. Nawet nie wiem. Teraz za wcześnie na pewno. I can't get the timing. Okej, udało się. Oh god. Well played. Leave. Leave with pause menu. A co powiesz, żeby mnie nauczyć reszty gry? Please help. Mama. Co ty? To jest twoje wyjaśnienie? Gierkę mi wytłumacz. O, to mi wytłumacz. Susza, mrok i deszcz. I niezadowolenie może też być.
Okej, czyli po prostu muszę mieć więcej, tak? Tych. Okej, czyli to są oddzielnie agencje, których można wykorzystywać, dobra. More assets means on more. Okej, słuchajcie. Czyli tak, czyli faktycznie to jest tak, że ten koleś, którym walczymy, możemy mieć dużo takich tych, i to są tak jakby życia, i możemy w jednej turze wykorzystywać wszystkich, których mamy, więc ogólnie chcemy mieć więcej astezów. Bo wtedy, jeżeli przynajmniej jeden astez żyje, to my też dalej żyjemy. Dobra, trochę mniej więcej już rozumiem. Trochę tak, że w dziewięć chcieli być ardygnione, bo to okazuje, że nikt nie robi połączenia planszówki z bijatyką, bo to po prostu nie działa. Bo skąd wiesz, że nie działa? W sensie, ja myślę, że problemem jest głównie to, że ja nie umiem bijatyki. O, są różne misje dzisiaj. Resurce, tutaj też można dostać resurce. A jak zrobię 16 gift combo, to jeszcze więcej resurców, a jak zrobię tu, to dostanę jakiś item, common item, to może być też Astes, słuchajcie. Więc musimy wykonać jeden counter przynajmniej. Robimy to. A, nie udało się. Yes! Zrobiliśmy counter. Okej. Jak? Zrobiłem jeden counter! What you talking about? I did a counter! I did a fucking counter like this big! What is this shit? No, mam jednego Asteza, to czemu mogę wysłać jeszcze jednego na misję? O, super, 60 sekund. Myślę, że na chillu zrobimy. Ale nie mogę. Chyba, że mogę wysłać kogoś innego, czy coś takiego. Inwentory. One of two random items. O, super. Czyli użyjmy. Nie wiem, gdzie mogę. Czy to się używa w jakimś miejscu? Kurde, to nie są. To nie jest to, co myśmy chcieli. Anuluj, nie mogę. Military unit albo cutthroat. Can be offered to the divine e. Dude, makes it rain. Cannot be used during darkness. Okej, weźmy to. Whatever. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jakiegoś asteza do zużycia. A to nie możemy, tego nie możemy robić, bo nie mamy asteza wolnego, bo zużyliśmy, więc następna tura. Jedziemy. Bounty Hound. Czy to jest dalej? Spy Network. God Attack, oh no, to musimy krwi dużo zbierać, żeby zrobić God Attack. Nie chcemy, żeby byli szpiedzy. No dobra, trzeba się pozbyć szpiegów, słuchajcie. Nie wiem, czy nam się uda zrobić God Attack. To był lewy trigger, nie? Tylko najpierw trzeba krwi nazbierać, żeby na ten atak. Ja nie walczyłem jeszcze z tymi czarownicami. Thank you.
Stać nas na gada tak. Go. Yes. We did a god attack. Okej, słuchajcie, no coś tam się nauczyliśmy, co? Coś tam umiemy. Meczu? Co tam, w piłkę grają? Piłka jest grana? Toczą kulkę? Lewandowski tam z tym? Agentem? Kurde, nie ma życiek dodatkowych. Znowu nam się inne przedmioty wylosowały. Wydawało mi się, że jednym z tych przedmiotów miał być taki ten. Fajny ten Astes nawet. No! Całkiem niezła gierka. Okej, ja myślę, że to chcę. Nie wiem, czy wybieram po prostu takie, że mają wyższe gwiazdki i myślę, że to jest dobre. Okej, kończymy turę, bo na razie nie mamy żadnych astezów. Co minus. Lewandowski nie podziękował Krawczykowi. No to niezły numer. No to niezły agent. Mrok nadszedł. Ale to nie tutaj, tak? Ciecimeka, right. Najechali. Ciecimekowie najechali. Skurwysyny, za każdym razem. To jest to? Czy to są ci super źli? To musimy dbać o swoje. Jak mamy emergency, to musimy zrobić emergency, bo nam przejmą tę wioskę. O, Total Biscuit. No i to rozumiecie, i to jest śmierć, za którą mi faktycznie smutno. Nie, to jest bardzo źle powiedziane, co powiedziałem. Wiecie, co mam na myśli? Że mnie dotknęła bardziej prywatnie śmierć celebryty. Właśnie Total Biscuita. Bo nie miałem żadnej relacji z Krawczykiem i jego muzyką. Wydaje mi się, że znam jeden jego utwór. Dobra. Resources not stolen. Okej. Okay. Dobra. Musimy nie przyjmować ataków. Na siebie. Więc robimy najpierw tak. Cyk. Kurde. Trzymam się z dala ode mnie. No. Aha. Gnojki. Boom. Wstawać. Boom. Boom. Kurde, nie chciałem go teraz podrzucać akurat. Nie chwyciłem nie tego, co trzeba. Gdzie jestem? A, jestem jakiś ogłuszony czy coś. Słuchajcie, wykończyliśmy ich. Mniej niż 3 minuty i bez jednego hita na nasz ryjec. Lewandowski Biskietowi też za coś nie podziękował? Za recenzję Asteza. Nie okradli nas. Jeszcze bonus. Kurde, to jak się dostaje Asteza dodatkowego? To nie są items? Czy ja źle coś widziałem w helpie? Plunder albo... This limestone decoration beautifies the city and attracts noble families. Okej, okay, chcemy. Chcemy noble families. Jak możemy... Tutaj mamy główne nasze, tak? To spróbujmy użyć inwentory. Spróbujmy użyć naszych przedmiotów, skoro ich tyle ich mamy. Spróbujmy użyć tego i zwiększamy populację.
Bum. Plus 2, już mamy 5. Patrzcie, jakie potężne miasto mamy. Ja bym chciał wiedzieć, w jaki sposób się rekrutuje więcej astezów. Czy to tylko trzeba czekać po prostu, aż się taki przedmiot pojawi, czy... Tego na pewno nie chcę. To wywal. Sprzedaj. Nie chcę mieć trudniej. Tego nie chcemy. Deszczu chyba nie chcemy. Nie potrzebujemy, póki nie ma suszy, nie? Czy tam była susza? Nie, to jest darkness, to nie jest susza. To jest jakaś oddzielna rzecz. Target combat event. Można usunąć. Czy ten mogę usunąć? Co się stanie? Zobaczmy. Okej. Okay. Czyli ta misja została usunięta. Nie wiem, może niepotrzebnie to użyłem. Może to wtedy, kiedy na przykład jest za dużo przeciwników w jakimś miejscu. Trzeba użyć. Ile mamy resursów? 18. Stwórzmy nowe miasto, które będzie naszym miastem. Na przykład tutaj, jest level 3, nie? To weźmy. O, to jest część naszego imperium. Wyprodukuj mi asteza! Wyprodukujcie mi astezy! Jak tam ta wielka? Coś więcej poza biciem się? No, jest jakaś wioska, mamy jakąś turówkę, ale nie wiem, jak produkować więcej astezów. Wydaje mi się, że mogę mieć kilku. Astez, o! 30 różnych itemów. Nie, czyli jest jednak wśród zwykłych itemów. Czyli tak, czyli produkują resurce, na przykład takie rzeczy jak ten Tenno Chichan, jak ma 5, to znaczy, że produkuje 5 resursów chyba każdej tury, tak? Czyli jeżeli mam 5 plus 1 plus 3, to powinienem wyprodukować teraz 8 resursów? Nie, 9 resursów. A nie, to też jest moje. 10 resursów. Zobaczmy, czy będzie 10 resursów. Dodatkowe. Bo coś tam się dzieje w tych przybocznych miastach. No, 10 resursów, dokładnie. O nie, atakują główne miasto. Boże. Ojej, ale to jest taki koszmar. Co to znaczy X loadout? A, okej, okay, czyli mogę zmienić sobie ustawienia, zanim zaatakuję. Czemu mam tylko jednego asteza? To mnie tak smuci. Więc tak naprawdę nawet nie mogę pójść robić innych rzeczy. Tylko muszę cały czas się pożary gasić. Kurde, w 60 sekund takich dużych kolesi? Ja nie wiem, czy my to ogarniemy. Ja nie chcę, żeby moja populacja została zredukowana tutaj. Ale może to trzeba tak taktycznie rozegrać, bo to jest tylko jeden nam zabiorą. To nie będzie jakaś wielka rzecz. To nie jest wielka tragedia. Może źle na to patrzę. A jeżeli będę miał plus jeden... A tutaj mogę dostać od razu plus dwa. Do tego mogę dostać tutaj dwa przedmioty. Tylko że tutaj trzeba counter wykonać. Ja nie umiem counterów wykonać. Nie wiem, jak tyle punktów ściągnąć na siebie. Dobra, spróbujmy to. Spróbujmy wykonać counter. Kurde, nie ten guzik. A już by mi się udało, jestem pewien. Fuck, prawie. Okej, okay, come on, wykonam. No, może jak będzie ich mniej. Nie?
Okej, rób swoją rzecz. Fuck! Nie byłem odwrócony w jego stronę. Okej, rób. Okej, ostatnia szansa. Rób swoją rzecz. Yes! Jeżeli to nie był counter, to ja nie wiem, co to jest counter. Jest! Bonus achieved! Mamy counter! Zrobiliśmy! O mój Boże, mało brakowało, bym umarł. Błagam, Astes, dawać ten przedmiot Astes. Come on. Dawać items. Czy to jest uncommon, czy to jest common? O! Fajne, podoba mi się. Na czym polega ta gra? Zajmujesz kolejne terytoria, które produkują ci resursy, które pozwalają ci zajmować więcej terytoriów i podbijasz je po prostu tłukąc się po mordach z przeciwnikami za pomocą swoich kolesi. Tylko ja mam cały czas jednego kolesia i to mnie najbardziej frustruje. Chciałbym móc w jednej turze sprać mordy w większej liczbie przeciwników. Podoba mi się to, że może być miasteczko, które ma tylko jeden jakby resurs i ja natychmiast go jakby je zużywam, żeby mieć więcej resursów. A taki przedmiot już mamy, więc niech będzie. I teraz możemy inny wybrać, tak? Yes, yes, Astes! 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 Będziemy mieć dwa. Będziemy mieć dwóch Astezów. Patrzcie, mamy po lewej na górze. Widzicie? Czemu są te Astezy takie ważne? Dlatego, że one określają, jak dużo aktywności możesz wykonać w jednej turze. Poza tym, jeżeli wszyscy twoi Asterzy umierają, to koniec gry, game over. Więc jak miałem tylko jednego, to byłem w bardzo wrażliwym miejscu. Więc teraz możemy odeprzeć atak tych tutaj gnojków. Za pomocą naszego drugiego Asteza. Okej, takich to ja nie znam. Nie podoba mi się, jak dużo was mam z dwóch stron. Ajajaj. Nice. Pozamiatane. Bardzo, bardzo mi się ta gierka podoba, boję się o wachę. A, mi się gierka za bardzo podoba. Nie, wydaje mi się, że to nie jest jakaś gierka na dłużej. Ale o Valheim słusznie się boisz, bo ja nie wiem, czy ja nie przestanę. O, ciekawe. Chyba im więcej jest tak naprawdę gwiazdek, tym bardziej jest rzadka karta. Więc jest odwrotnie. Bo widzimy dużo wysokich gwiazd, wysokogwiazdkowych. Super. Ale to jest super. Możemy przejąć miasteczko po prostu za darmo za mocą karty. Sugerowanie, że tego nie zrobię teraz. No chyba najlepiej tak od środka, nie? Tutaj. Może być to. O, dostaliśmy kartę z tej okazji. Nowy Astes.
Mamy już trzech... Trzech Astezów, don't mind if I do. O, fuck. Siemano, Peron. Ale mamy zonę. Jeszcze agentów mamy nie do wykorzystania. Mamy aż 20 resursów. Spend 10 resources to prevent Empire City from ever dissenting. Czyli nigdy nie będzie buntu. No to chyba nasze centrum, co? Czemu nie? Czy musiałem zużyć tego kolesia, czy nie? No w każdym razie, nasze centrum jest bezpieczne. Przynajmniej powinno być. Czy Astezów można przedawkować? Nie mam pojęcia. Ale mamy kolejne wydarzenie, więc jedziemy. I zobaczymy, może następne nowe miejsce dołączy do Imperium. Wonderful. Czy Astezów można przedawkować? To jest to pytanie, co już było. Czat jest tak skupiony na oglądaniu, jak gram w gierkę. Czy w ogóle ktoś ogląda, jak ja gram w tę gierkę? W sensie, powiedzcie mi, ile jest osób w tej chwili oglądających. Bo to nie jest w ogóle znana gierka. Nie mam pojęcia, jak ktoś może chcieć tutaj siedzieć. 122, okej, okay, super. Cieszę się, że wam się podoba. Target City gets a Festival of Carnage. Extreme Resource Rewards. Okej, okay, tego jeszcze nie było. Będziemy mieć festiwal. Kurde, przejęliśmy to miasteczko, tak trochę miałem taką małą nadzieję, że dostaniemy jeszcze jednego Asteza z tej okazji. Okej, okay, tam są te miasta, to są jakieś gnoje. To są jakieś chujki. Te na czerwono. Trzeba uważać na nich. Trzeba z takimi ostrożnie. Oni autentycznie nas nienawidzą. Dobra, kończymy tę turę. Jedziemy. Zbieramy teraz resursy, dawać. Kling, 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 kling. 24. Festiwal! Nie przegrywa się tutaj. Okej. Czyli chodzi o to, żeby naładować swój, jakby naładować się krwią przeciwników i przeciwnicy będą cały czas przychodzić. I za każdym razem, jak uda nam się napełnić krwią naszych wrogów na full i użyć boskiego ataku, to zwiększymy populację tego miasta o jeden. A zwiększona populacja to o jeden więcej resursów każdej tury. W skrócie to jest dobre. To jest coś, co chcemy. A! Kurde. Chodź. O, jest. Ładuj. Krewkę. Bo. Którym to się robiło? Tym. O! Dawać krewkę! Dawać krewkę! Dawać! Dawać krewkę! Stać nas na kolejnego. Boom! Fuck 'em up! Yes!
Moja krew też dobra. Okej, to zostawiam cię, a tego pobiję sobie. Okej? Bra? Macie tu kolejnego boga, żeby wam wcir spuścił. Dawać im krew, co pan bóg pozbierał. O kurde. O! Ale wcir dostałem. Nie wiem jak cię... O! Podhaczyć cię trzeba! Gnojku! A widzisz, trzeba cię na sposób brać. Dawać mi tę krew. Kurde, podhacz. Tak. Jedni się unoszą, więc tych kolej nie można podhaczyć. Ale można ich nawet wyjebać w powietrze. O, nie trafiłem. Mogę jeszcze naładować? Się krwią? Mogę, tylko to jest trudniej teraz. Szkoda, że ci przeciwnicy są tacy podobni. Gdyby byli dużo różniejsi od siebie, jakbym umiał ich ładniej odróżniać. O, już po festiwalu. Nie wiedziałem, że on się kiedyś kończy. Cześć, David. Gramy w gierkę, co myślałem, że mi się nie będzie podobać. Plus 4 populacji. Wow, to jest normalnie jak... Co to jest? Unlocks the armor of the common warrior. Unlocks the armor of the basic underworlder. It's costume. Chcemy kostium z czaszką, poproszę. Dostaliśmy, słuchajcie, kostiumek. O, patrzcie, można sobie zmieniać. Możemy mieć czaszką zamiast tego pióropusza, ale ja boję się, że ja się nie rozpoznam, wiecie? Może po prostu tylko te... Zmienimy... O! Że będziemy mieć takie ostre. Co to za estetyki Soul Calibur? Masz planszę dużą, dostajesz z tego resurce, podbijasz wioski i podbijasz je tłukąc się za pomocą swoich wojsk każdej tury. Co my tu jeszcze mamy? Resurce. O, itemy. Dobra, to jest do załatwienia. To jest do zrobienia. No, na szczęście nie jest taka trudna jak gry paradoksu, bym poległ. A! Kurde. Pak. A! Kurde. Zawsze zrobi. A. Nie wiem, czy mi starczy krwi. Mogę nie mieć dość krwi. Słuchajcie. Wstawaj. A! No i koniec. Nie wykonałem god ataku. Czy mam jednego wojaka, czy kilku? Teraz mam kilku, ale zaczynałem z jednym. Dobra, to jeden przedmiot. Dawać to. Dobra, to użyjmy tego pierwszy raz. Pozbądźmy się jakiegoś z tych złych miasteczek, z tych czerwonych, zasranych takich, bleśnych. O, i to powinniśmy jeszcze użyć. Playing ball. Festiwal. Kolejny. Za każdego zabitego jeden resurs. Rare and valuable item triple choice.
jeżeli zostaną uderzone mniej niż 5 razy, co jest niemożliwe, bo festiwal ma pełno wrogów. Nie ma opcji. Kapitan Szyma mówi o Astes, jakby wiedział, co to za gierka. Autentycznie grałeś? O, okej, okay. Powietrze teraz robiłeś. Myślałem, że ty nie robisz powietrzu. A! Wow! That's strong! Okej, okay. Nie! Boże, najgorszy festiwal. Ja się nie bawiłem dobrze, na przykład. Przynajmniej nie umarłem, bo to festiwal. O, to już... O, bo użyłem nadal ludzika na to. No i widzicie? Koszmar. Dobra. Zróbmy teraz te inwentory, że usuniemy... O, bo tutaj na przykład jest jakieś okropne miasto. Jest jakieś takie levelu 2? Takie, co wytwarza dwa resursy, które jest czerwone? To w ogóle się nie pojawia. Jakie może mieć? No dobra, to niech będzie to pobliskie, o. Teraz są zwykli. Teraz już mnie nie nienawidzą. Nie wiem, co to daje. Ok, użyjmy to. Jest mała szansa, że dostaniemy fajną rzecz. O, kolejny Festival of Carnage możemy mieć. To jest, brzmi zajebiście. Maksymalizacja populacji? Ja mogę tego po prostu użyć? O, nie mogę już. Czemu nie mogę dzisiaj aktywować? Bo już użyłem tego typu albo coś? No. Do żręki. Okej, okay, po prostu przejmijmy jakieś miasto, co? O, to jest level 3. Dawać to. Boom, to jest nasze miasto teraz. A wobec tego, jak mamy jeszcze 7 resursów... A, trzeba 8, żeby zmienić to w neutralne. Bo trochę się boję teraz, że mi zabiorą coś. No dobra, ale mamy duże terytoria, duże włości. Turn complete. O-o. Zaraza się roznosi na południu. O, możemy się pozbyć dysentu. Dostać jeszcze trochę resursów. Nie wiem, jak bardzo nam zależy. A to co? Plaga. 16? Ale to są zwyklaki, nie? To są jacyś łatwi. Tak, to jakieś zwyklaki, dobra. Fajny event. Ach, nie zdążyłem kolejnego. Czy oni idą do miasta? Coś? Czy jak się dostaną do miasta, to przegram albo coś? Tak to trochę wygląda. Sobie tego użyłem, no mniejsza z tym, ale to tym samym się krewkę zbiera, więc nie ma innego wyjścia trochę. Nom 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 nom. Z
pataponami? To jest dziwne skojarzenie. W sensie masz na myśli chyba styl po prostu, tak? Że wszystko jest czarne. Znaczy, że ludziki są czarne czy coś. O, prawie, że wykonałem dwa God Attacks. Ojejaj. Maska. Miasto staje się ruinami. Okej, okay, zmieńmy jakieś miasto w ruiny. Najlepiej to tutaj, gdzie syf jest. Bum, tada! Tak się pozbywasz zarazy. Łatwe, łatwe. Ciekawe, jak bardzo możemy zmaksymalizować tutaj populację. Czy 5 to jest max? Zobacz. Nie, nie wiem. Tutaj mamy więcej tak jakby możliwości, nie? Nie wiem. 3. Tam gdzie jest mało. Zobaczmy. O, to trzeba mieć ludzika, to dlatego nie mogliśmy tego użyć. O, i można umrzeć. What the fuck? Kurde, to są tacy z tarczami. Trzech z takich tarczami. Łatwo nie będzie. Ale tylko jeden gada tak trzeba zrobić. Hop. Ach, oni tak robią. Ha, damn it. Kurde. Jak ich podhaczam, to się zastanawiam, czy mogę jakoś... A! Fuck, zginę. Stracę Azteka. Za silni są. Fuck! Ci starczami są pojebani. I sam sobie to zrobiłem. Sam tego eventa zrobiłem. Nie wiedziałem, że będzie bite. Zostało nam dwóch żołnierzy. Chodźmy tu będzie jakoś łatwo. No. Dwa countery muszę zrobić, żeby dostać uncommon item. Okej. Counter. No, rób swoją rzecz. Co robisz? A, nie tak. Kurde, za blisko. O! Okej, uwaga. A! No, rób swoją rzecz. Fuck. Chcę zrobić dwa kantery. Kurwa. Kurde, nie udało się, to nie był kanter. Za późno, za wcześnie znowu. To bardzo się wystraszyłem. Yes! Jeden counter. Kurde, nie żyje! Kurde! Licho. Co za szajs. O. Okej.
Ale w jakiej sytuacji? Czy to mogę wykorzystać jakoś w trakcie... Chyba tak. Bo to wygląda. Ale czyli on nie umrze, tak? Wtedy. Tak jakby. Po prostu następnemu pomoże. Mam nadzieję. Dobra, musimy kończyć turę, bo nie dostaliśmy żadnego nowego Azteka. Asteza. Miesiąc, World Festival. Super. A tam co? Co to za wioska? Tamte niech się dzieją, suszę, wyjebane. Tu nam kradną. Koszmar. O, mogą dołączyć do im... O nie, tarczowi. Tarczowcy. Idziemy się bić. Ja muszę się nauczyć z tarczowcami tłuc. Kurde, czyli jak podhaczę, to nie mogę nawet walnąć go w górę. Nie mogę ich nawet podbić. Nie mam pomysłu na nich. Może właśnie. Dawać Bogiem. Bogiem silna. Więc tak, trzeba go po prostu chwytać. Dobra, teraz sobie głupotę zrobiłem. Bo tarcza nie chroni ich przed byciem schwyconym. Czajcie. Oh yeah! Powinien spróbować poświęcić trzech... Kurde, nie poświęciłem trzech przez... Fuck. Zapomniałem o tym. Byłem skupiony na tym, że chcę pokonać tych kolesi. Teraz stać w ogóle na dużo zrobienia, nie? Dawać te itemy randomowe. Makes it sunny. Eliminate Spanish event. Mogą Hiszpanie przyjść, wyobrażacie sobie? Ale to musieliby mieć dupet. Jak tutaj jest moje królestwo, mam nadzieję, że tak nie zrobią nigdy. No nie wiem, no to może weźmie to, bo może to się będzie bardzo przydawać. Hiszpanie brzmią silnie. Co festiwalujemy? No bo tutaj to... Nie, festiwal. Ja chcę się dobrze bawić. Nie chcę umierać. Dałem się. Przekroczyliśmy liczbę punktów, która była wymagana. Super. O, przegrałem? No dobra, no ale mam więcej punktów niż trzeba było, tak? No ale dobra, było to festiwal, to nie można umrzeć. Więc dobrze. Dostaliśmy trochę resursów i dostaniemy przedmiot.
Astes, everybody, we got a brand new Astes for you and me. A baga booga booki daga diga di, a la la la. Astes, here he comes, he's so fine. Let's fight some folks. We're gonna make them cry. Oh yeah. Da 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 da. Czy ja mogę wykonać dwa god ataki, jeżeli wszyscy są takimi frajerami? Z czego ja mam wykonać te dwa ataki? Brzmi bardzo trudno. A nie! Dawaj mi krewkę. Dawaj więcej krwi. Kurde, umarł. Bum. Mamy to. Bąk. Fajna giera. Nikt się nie spodziewał, że to będzie fajna giera. Underworld. No. Astes lepiej. Dobra, skończyły nam się wydarzenia. Obczajmy, ile skarbów dostaniemy. A tu się teraz coś złego wydarzy. O nie, tam by miasto umarło. Masz w tym kolanie, że tyle krwi płynie, jak ich kopiesz. To jest ich krew, nie moja. Nie mam tyle krwi w kolanie. Wiem, że to nie jest to, co pytasz, ale i tak jest śmieszne. O, patrzcie, ile tragedii teraz może się wydarzyć. To w mojej okolicy. Nuklearna, jakaś miejsce wybuchło. O! Okej, ale to jest proste. To jest prosta walka. I jeszcze możemy dostać przedmiot. Zróbmy to. Ach! Okej, no to raz wyrwałem. Ach, wystraszył mnie. Używając takiej rzeczy, powinno najłatwiej być mi pozbyć się przeciwników. Ach! Nie wiedziałem, że ty tak robisz, że w górę też. Czemu wy tam dalej żyjecie wszyscy? Kurde, 4 razy dostałem. Nie, 3. Na to się liczy jako 3. Myślałem, że miało być was być po jednym. Czemu oni dalej żyją? What the fuck? Wszyscy żyją. Fuck nie! Fuck! Jak Boga kocham, miało was być po jednym.
Cały czas nowi przychodzą. What's the deal? Miał was być po jednym, czy miał was być po siedem? What the fuck? Widzisz te żółte wykrzykniki? No w sensie, że co, że mam wtedy robić pary? No ale czasem to jest bardzo trudne, żeby zrobić pary w odpowiednim momencie. Żeby odepchnąć. I być zwróconym jeszcze w odpowiednią stronę, kiedy jest ich kilku. Ja jestem słaby bardzo w bijatyczki. A to tylko festiwal. To nic złego mi się tutaj nie może stać. Dobra. Fuck, no, co to jest? Takich, którzy jeszcze nie grali. Fuck. Wow! Okej, okay, umarłem. Czekajcie, a kogoś zabiłem, nie? What? Zero? Okej, czegoś nie czaję, bo zabijałem przeciwników jeszcze niedawno, a teraz przeciwnicy nie umierają, kiedy ich zabijam. Tak, bijatyka, w której się rozwija miasteczko i chodzi się tłuc swoimi kolesiami. Możemy zwiększyć populację jeszcze. Możemy tutaj zwiększyć populację. Jak się robi więcej resursów. Tutaj. Ciach. A nie, to jest 5. Kurde, czyli 6 było maksymalne. Ajajaj. Okej, stwórzmy sobie jakieś nowe imperium. Nowe imperialne miasto. Nie? O, na przykład tutaj. Tutaj są 2 punkty aż. Mają dużą populację. Niech się rozwijają. To są przedmioty, te, które się buntują. Ty jesteś taki buntownik, co jest blisko moich rzeczy, to won. No i dobra, już mamy wolność tutaj. Jak krew zbierasz, to ci się żyćko ładuje. Może czasem warto odskoczyć gdzieś na bok i się podleczyć. Żyćko też się ładuje wtedy? Wydawało mi się, że tylko ten pojemnik. To jeżeli żyćko się ładuje, to faktycznie super. Okej, to musimy zdecydować, gdzie chcemy. Gdzie chcemy na walkę iść. O! To jest plaga, tak? Okej. Dobra, to jest fajne. To ja lubię. To jest łatwe. Tutaj trzeba po prostu sparać wszystkim mordę. I oni się nawet nie bronią. Widzicie? Jakie smutaski? Thank you.
czekaj, słuchaj, potrzebuję cię tutaj ze wszystkimi. Dziękuję, Krystian. Ja powinienem zaraz kończyć. 22. Powinienem co pieska się brać. O, wow! A ten obelisk jest super, bo daje aż 3. A to jest kolejne miasteczko. Kto pierwszy napisze tygrys wielkimi literami? Może wybrać, którą kartę biorę. Bright czy obelisk? Zwiadowca. Jedziesz. Który? Bright czy obelisk? Boom. Obelisk wzięty. To stworzymy prężnie działające miasteczko gdzieś tutaj. O, może tutaj, w tej naszej, bo tu mamy daleko do wszystkiego. O. Boom. Proszę, jakie wielkie miasto. I wszyscy w okolicy też bardziej zadowoleni pewnie, że mają tak bezpiecznie. Hej! Hej! Siemano, Szwiorka! Witajcie, Szwiorkowicze! Gramy sobie w taką gierkę, co się nazywa Astes. Możecie kojarzyć tę gierkę, moi kochani. Wow, 6 miesięcy, Szwiorka. Amazing! Szczerze, myślałem, że jakby, że pojawiłaś się później na moich streamach. Ale nie. Dobra, mamy dużo resursów. Dawać mi jeszcze więcej przedmiotów. Spider Trap. O, brzmi jak coś taktycznego wykorzystywania. Dobra, bierzemy. To jest gierka, w której zbiera się jakby miasteczka i dzięki tym miasteczkom ma się możliwości rozszerzania jakby swoich wpływów, ale najważniejsi są ci trzej po lewej, Astezowie. I jak skończymy swoją turę, to ze wszystkich miasteczek zbieramy resurce, które nam dają różne możliwości, a potrzebujemy Astezów, żeby autentycznie prać się w takim klasycznym bitemapie, gdzie my tłuczemy naszych przeciwników zwyczajnie pięściami. Okej, widzę, że się nieźle dzieje. Się wszystko poodgradzało. O mój Boże, złe wydarzenia wszędzie. Asasynacja. Ktoś próbuje zamordować. Asteza! Autentycznie żołnierza mogą mi zamordować, jak nie wygram. I jeszcze mój umrze. Okej. Okay. To jest najważniejsze, musimy to zrobić. Lady Evelyn. Kocham, że nad czatem na liście top dawaczy jest Nihilistic Butter, a nie mieści silniki. Mam Nihilistic Bot. Myślisz, że to celowe? Dobra, to pokażę, zobaczcie tę część bitemapową. Aj, nie zdążyłem go chwycić. Dawaj. Mać krewkę. Kurde, myślałem, że zdążę uciec. Kurde. Faktycznie trochę żyćko mi rośnie od krwi. Dawać tę krew. Co tam, gościu? Chcesz się bić? Chcesz się ciulać?
Sara. O! Nie ten guzik. A, okej, dobra, bo teraz Bóg przychodzi. Dobra. Bo nazbieraliśmy już wystarczająco dużo krwi na Powera. Fajnie, że on używa tam z odległości tylko tych powietrznych, to mi nic nie może zrobić za bardzo. Przydatne. O! O, to mi może coś zrobić właśnie. Cyk. Kurde, ile ich jest? Jest ich więcej. Coraz więcej tych kolesi. Na kolejnych mapach. O, nie ten guzik. Dawać krewkę. Masz tu. Bąk. Get bąkt. Pan Bóg cię pokarł. Po prostu trzeba zabić tego dużego. Bo inaczej ci będą się spawnować w nieskończoność czy coś. Trochę tak to wygląda, jakby tak było. Bąk! Bardzo lubię, że Kamehameha robi. Nie, to nie jest boss fight. Tak, to jest jeden z przeciwników. Nie wiem, czy to są boss fighty. Nie, ja się nie spotkałem. I dobra. I patrzcie, jest napisane dwóch tych i jeden ten. Czy ten, który jest podświetlony tak na biało, to jest boss? I jak się go pokona, to potem ten? Może tak to działa? Astes! A to co? Fuck this. Astes! Kolejny wojownik do naszej kolekcji wojowników. Co? Czemu mamy trzech? Powinniśmy mieć więcej, nie? Powinniśmy mieć więcej. Czy możemy mieć maksymalnie trzech? A nie, musimy użyć karty. Sodeska. Czterech. Okej, okay. There we go. Znaczy nie, że boss, tylko że może tak działa. Nie, no tutaj są wszyscy tego samego koloru. Ale spójrzmy tu. Tu są jedni na biało. Tutaj też są, tak. Ale to jest Underworld. Jak można tutaj zmniejszyć ten? Czy to po prostu będą ruiny, jak to zmniejszycie? Się niebezpiecznie. Potrzebuję krwi. Wow, z leżącego tak umiesz, co? Okej. Okay. Czy jaka różnica między trzema stykami a czterema? Czy to po prostu takie żyćko? Znaczy to jest trochę tak, to jest jak życia. Czyli jak mi umrze jeden Astes, a ten. A poza tym każdy Astes to jest jeden ruch, jaki mogę wykonać podczas tury. Tak to nie mógłbym tych wszystkich wydarzeń zrealizować. Gdybym miał tylko jednego, to mógłbym tylko jedno wydarzenie, a reszta nara, niech się dzieje na świecie. Różne tragedie. To są agenci, których wysyłasz, żeby załatwiać sprawy. I na przykład, żeby jednego wysłać na festiwal, żeby pozyskał resursy i żeby się dobrze bawił. Na koniec tej tury kończymy. Tak. Festiwale są za trudne dla mnie. O! O! Duży!
zdążyłem uciec. Ale mi się podoba. Pierwszy raz, honestly, pierwszy raz mi się bijatyka podoba. Nie wierzę w to. A! Dostałem wścier. Dobra, ale to nie szkodzi, bo to był festiwal. It's just to have fun. It's just good times. No ale dostaliśmy kilka resursów. Jeden? Ja naprawdę nie czaję, jak ci przeciwnicy działają. Miał być plus jeden za każdego pokonanego. Na pewno pokonałem kilku. To jest trudne. Ale no cóż, trudne rzeczy też trzeba czasem robić, zwłaszcza, że nie ma innych misji dla mnie w tej chwili. W sensie trudny jest dodatkowa rzecz, bo ta podstawowa to myślę, że spoko, ale bardzo trudno walcząc z takimi... Kurde. To być z jednej strony waszej. Żebyście nie byli z dwóch moich stron. Kurde. Dużo czasu na to poświęcam. Mogę umrzeć. Nara. Za poświęconego, nie za zabitego. O, są też, jo. Może? Może masz rację, Mr. Collins. Muszę doczytać. Bo miałem inne wydarzenie. Pierwsze wydarzenie, które miałem, było za zabitych. I wtedy dostałem swój nagród. Ale tu może być inaczej. Dobra, ale mamy jeszcze resursy do wykorzystania. Szkoda, że straciliśmy Asteza, ale i tak mamy trzech. Na kogo my chcemy? Możemy chcieć wysłać... zło. I dlaczego? Nie widzę powodu. Na przykład na Chipotle. Zmieńmy Chipotle w ruiny. Tadam! Żegnaj Chipotle. Okej, okay, weźmy jakieś nasze, bo to jest potężne miasteczko nasze. Też zakażmy mu buntować się kiedykolwiek, skoro mamy takie możliwości. Uczyńmy inne miasto przyjaznym nam miastem. Któreś jakieś ładne, jakieś takie, co ma dużo punktów. Na przykład. To uczyńmy bezpiecznym, neutralnym. Ciach. O, patrzcie, z tej strony mapy jesteśmy już właściwie wyczyszczeni. Może tutaj też. Patrzcie, nie ma dysydentów, jest tylko ten jeden zbiorek. Od miesiąca każdy w kroku ekotowany reklamą Max Burgera, która się drze smoki czy potle i powrót dymnych aromatów. No to ja bym się cieszył, że... Czekaj, chyba że pracujesz w Max Burgerze, to wtedy źle. Ale jeżeli nie pracujesz w Max Burgerze, no to ogólnie nic, tylko się cieszyć. Że masz dostęp do Max Burgera, bo ja nie mam na przykład. W Krakowie nie ma żadnego. O nie! Patrzcie! A myśmy... Tak się staraliśmy, żeby było dobrze. Żeby nas lubili wszyscy. Hiszpanie. Czy to Hiszpanie?
Wyglądają hiszpańsko, mają kurwa szczelbę. Hiszpanie idą. Idą Hiszpanie. Cieszę się i jem, ale jak pracowałem w Maczku, to się podłączałem do restauracyjnego Wi-Fi i byłem też zajebany jak to na moim Maca, gdzie się wykonało. Już trzeba kibicować Aztekom? Tak, trzeba, bo ja grałem Aztekami. Krótka piłka. Czy mogę continue? Jest continue. Dobra, super. Będzie można kontynuować gierkę. Okej. Okay. Pozwólcie, że pokażę wam na szybko, no co, o co wchodzi w gierce. Więc tak. To jest moje terytorium. Zielone są moje miasta. Nie ma jakiegoś jednoznacznego przeciwnika, więc to jest tak jakby planszówka jednoosobowa, gdzie losowane są randomowe wydarzenia, które mogą mieć miejsce w miastach po każdej turze. Każde miasto tworzy mi surowce, które nazywają się po prostu surowce. Za surowce możemy wykupować sobie udział agentów. I agenci mogą przejmować nam miasta. To jest przejmowanie miasta. To jest czynienie jakiegoś miasta, które jest zbuntowane w neutralne miasto, żeby łatwiej je było przejąć. To jest uzyskiwanie dodatkowych przedmiotów. A to jest generał, który sprawia, że jedno z naszych miast nie może się nigdy zbuntować. Przedmioty z kolei, jest ich mnóstwo, ale najfajniejszym przedmiotem i najważniejszym moim zdaniem to jest właśnie Astez. Na początku mamy tylko tego jednego. Widzicie, w lewym górnym rogu mamy trzech Astezów. Każdy z nich to jest w danej turze, że możemy wykonać jakieś rzeczy, a tak naprawdę bić się. Pobić się z innymi. I wtedy gra zmienia się w bijatykę. Na początku mamy jednego i jeżeli on nam umrze, no to jest koniec całej kampanii. Jeżeli nie mam żadnego Asteza, to przegraliśmy. I właśnie chodzi o to, żeby zbierać te karty, utrzymywać sobie Astezów, utrzymywać ich przy życiu, utrzymywać przy życiu też nasze siedliska. I teraz na przykład mamy Emergency. Tutaj jest rebelia się dzieje. Więc wysyłamy naszego Asteza i musimy pokonać tych kolesi. Ten, który jest podkreślony tutaj na biało, to jest boss. W sensie nie boss, tylko że jeżeli jego pokonamy, to inni nie będą się pojawiać. Wszyscy pozostali przeciwnicy będą się pojawiać w nieskończoność. Proszę bardzo. Więc uwaga. Gramy. Walczymy o nasze miasto. Kurde, nie udało mi się zrobić tego, co chciałem. Ach! Nie udało mi się poświęcić. Możemy zbierać krew naszych wrogów, która nam z kolei pozwala uzyskiwać różne fajne rzeczy. Fuck. Fuck! Mamy bite. A! Fuck, tarczownicy pierdoleni. Łatwo nie jest, tak wam powiem. Teraz możemy poświęcić. W ten sposób poświęcamy. Zbieramy krew. Teraz możemy użyć Boga, który zadaje silny cios. Bum! Wygraliśmy. Ale nie udało nam się zdobyć 100 tysięcy punktów, niestety. Tak, beat'em up ze strategią, dokładnie. Właśnie nikt nie znał, nikogo ta gra nie obchodzi. Ja to dostałem za darmo z Epica, nie słysząc o niej wcześniej. Dawno temu dostałem. A tutaj nadchodzi Inkwizycja i jeszcze nie wiem, co to znaczy. W każdym razie to będzie mój pierwszy kontakt z Konkwistadorami, jeżeli będzie. O mój Boże. To straszne, że trzeba odeprzeć jakiś atak. W ogóle strasznie dużo mamy do odpierania. To bym chciał, bo mam tylko jedną broń, to mogę odblokować inną.
tutaj trzeba walczyć, żeby się nie zbuntowało miasto. Tu jest festiwal płodności, który może zwiększyć nam popularność miejscowości, znaczy populację miejscowości, co jest fajne ogólnie. Jak bardzo może się zmniejszyć? O 3 się zmniejszy tutaj też aż populacja. Mamy tylko 3 astezów. Dobra, idziemy się tłuc z Hiszpanami. Pierwszy raz w moim życiu. Nie mam pojęcia, jakie oni mają ataki i co robią. Fuck, konie! Konie jakieś! Oni strzelają! Fuck! Fuck! Nie przewracają się jeszcze nigdy. Jebani. Dawać krew. Kurde. Mamy bardzo mało żyćka. Chyba umrzemy tutaj. Idą. Ale oni są chyba przygwożdżeni do ziemi. O! Nie sięgnął. O, zmarliśmy. Okej, ale możemy wprowadzić innego. Bo mamy specjalny taki przedmiot, który nam pozwala na to. Dawać krewkę. Ale to był przedmiot, który jednorazowo mogliśmy wykorzystać i nadal nie wiem, czy to oznacza, że mój Astes umarł i musiałem użyć drugiego. To by było sporym minusem. Za rzadko ich podbijasz w powietrze? No, możliwe, bo czasami nie udaje mi się tak strzałki. W sensie czasami chcę, ale za późno. No ja ogólnie nie umiem za bardzo. Czy straciłem Asteza, czy nie? Czy tylko po prostu się zmęczył? Nie, czyli wszystko dobrze, czyli przeżył. Dobra, to super, to była super karta. Matko Święta. Jeszcze jedną walkę trzeba stoczyć. Żeby ich pogonić stąd. Czekajcie, ale ja mam przedmiot jakiś, który pozwoli mi chyba ich pogonić. Specjalny. Golden Cash. Eliminate target Spanish event. O nie, coś złą rzecz zrobiłem, tak naprawdę. Dobra, ja się dopiero uczę tę grę. Tak naprawdę powinien był to zrobić z pierwszym wydarzeniem, bo teraz, kiedy że oni się wycofują i ja wycofałem to wydarzenie, tak naprawdę sobie krzywdę zrobiłem, a nie im. Ajajaj. Ajajaj. Dobra, z kim się będziemy... No, to teraz przed tymi będziemy bronić tej miejscowości. I guess. O nie, to małpiszony. Nienawidzę ich. Nie mam pojęcia, jak się z nimi bić, żeby nie dostać po prostu w ciru. A, jeszcze wychodzą spod ziemi. Fuck it now.
Fuck! No come on! Zaraz umrę. Nara. Totalnie nie ogarniam. Na początku jeszcze było w miarę łatwo, ale teraz się robi już za trudno w tej kampanii. Nie pociągnę za długo. O, czyli można znowu ich... No dobra. No ja jeszcze nie mogę nic. No, nie mam żadnych ludzików, które by mi mogły tutaj pomóc. Kończymy turę. I widzimy teraz, jak inne złe rzeczy się dzieją, bo nie mamy wystarczająco asteców. O mój Boże, zbuntowało się nasze miasto. Go Boże, kochany. Przyszli do naszego miasta konkwistadorzy. Fajna gierka, ale do pooglądania, bo się irytuje na bijatykach. No, ja pewnie długo nie będę grał właśnie z tego powodu też, że się irytuje na bijatykach. Oddawać nam. Oddawać to miasto, to jest nasze. Nasze miasto. No. Jakiego kogo jeszcze użyjemy? Przedmioty. Może uda nam się Asteza dostać z przedmiotów. Nie. O! Można przekupić? Ciekawe, czy można też konkwistadorów przekupić. Przeciwka jest bardzo skomplikowana, mrugacz. Zobaczmy, czy możemy konfiskadorów przekupić. Nie. Tylko takie pieniężne. To jest dziwne. Czyli tutaj też się mogą zbuntować mi za chwilę. I tu też się mogą zbuntować? Nie, mogą mi zredukować populację o 5, czyli do 0. O nie, to czemu oni to znowu te gnojki? Czemu was wszędzie pełno? No... Przecież ja nawet nie widzę, co się dzieje. Jak ja mam grać? Jak ja mam się tłuc z nimi? Nic nie widać czarno-szare. Nie, nie, to nie dlatego. Kurde, a wcześniej mi dobrze szło. Wczoraj mi wieczorem dobrze szło. Boże, przejmują kolejne? Boże, Hiszpania to jest... Nie powiem co. Pewnie jest na nie jakiś sposób specjalny. No może... Okej. A! A! To jest koniec. Przegraliśmy. Straciliśmy ostatniego Asteza.
szybko poszło. Pouczmy się w ten sposób. Tak się nauczę grać. Robimy arenę. Czemu nie można ich bić jak leżą? Nie no, można, nie? Tak trochę. Ta-ta-da-dam! Dobra. Coś z dzidami teraz. Najbardziej to bym chciał umieć odbijać ataki przeciwnika. Patrzcie, bo na przykład on zrobi to, on robi takie. O, to się udało. Ale normalnie nie umiem. Zwłaszcza kiedy jest dużo przeciwników na ekranie. Co ja mam kija teraz? Czemu mam kija? Nie umiem kijem walczyć. Muszę kijem walczyć? Nie, mogę zmienić, dobra. Umiem tylko tym. Umiem tylko tą szczotką tłuc się. Nie każcie mi się uczyć innych bronik, jak ja i tak grać nie umiem. Thank you.
Ja nie uciekłem na czas. Czy mogę się przed tym obronić tak o? Pokaż. Nie. Jest coś, przed tym trzeba po prostu uciec. Co mnie bijesz? Nie ma takiego bicia. To trzymaj się, Czarek. Ja też zaraz kończę. Zaraz koniec streamka. Kurde, nie obroniłem się. Dawaj jeszcze raz. Co to? Inny atak. Udało się, obroniłem się, widzieliście? A! Okej. Głupia gra. Głupia gra. Dla głupich ludzi, co głupie gry tylko grają, zamiast się pouczyć.